Święty Jan Paweł II jest postacią wyjątkową. Jego nauka społeczna Kościoła katolickiego stanowi obecnie fundament Kościoła katolickiego. Nauka o pokoju i o dialogu na dzień dzisiejszy stała się niezwykle aktualna wobec wojny na Ukrainie i agresji Rosji na ten kraj. Dlatego cieszę się, że w naszej szkole, wyjątkowej szkole imienia Jana Pawła II, możemy przekazywać wiedzę o naszym wielkim bohaterze Janie Pawle II Wielkim. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Poczku jest po raz 10 organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego Jan Paweł II – Apostoł Pokoju i po raz 6 wojewódzkiego konkursu wiedzy Jan Paweł II – Apostoł Pokoju. Obydwa konkursy cieszą się ogromną popularnością. Na konkurs plastyczny w tym roku wpłynęły prace z 11 województw, blisko 200 prac, dokładnie to 198. Natomiast na konkurs wiedzy zgłosiło się 27 uczniów z powiatu nowotarskiego, z powiatu taczańskiego, z powiatu wadowickiego. Interesujemy się od początku pontyfikatu świętego Jana Pawła II zbiorami. To mam zbiory takie, monety, medale, książki, inne pamiątki, znaczki, koperty, to są z całego świata, ze wszystkich kontynentów. No i tak jeżdżę po szkołach na zaproszenie dyrektorów szkół i chcę to przedstawić dzieciom i niech się edukują na tle świętego Jana Pawła II. Na każdej monecie jest wyryty jakby odcisk, pieczęć, gdzie był, co przedstawia. Są różne cytaty, można przeczytać, koperty. Każda pielgrzymka ma swoje wydania okolicznościowe. Dla każdego Polaka znaczy coś, bo jest to pierwszy po prostu nasz polski papież, który był wybrany, a szkoła też jest jego wizerunkiem tak oznaczona i co roku jakoś ten konkurs był i rysowało się rysunki, ale w tym roku pierwszy raz ogólnie w tym konkursie wiedzy brałam udział. Fajnie było się dowiedzieć rzeczy o życiu papieża i myślę, że dużo więcej ciekawych rzeczy też można się o nim dowiedzieć. Gdy mamy coś powiedzieć o świętym Janie Pawle II, to odbiera nam mowę. Tak wielki był to człowiek. Możemy mówić o wielkich jego dokonaniach, że odwiedził 130 krajów, że przemierzył 1,5 miliona kilometrów w głoszeniu Ewangelii, czyli został największym misjonarzem świata, że wygłosił 2400 kazań, że przyjął 1500 różnych osobistości politycznych w Watykanie. Ale najważniejsze chyba jest to, że miał w sercu każdego człowieka na względzie.